Zespół zmieniał swoją konfigurację 3 razy. Ja jestem z tej ostatniej konfiguracji, gdzie było nas już 4, czyli ja, Niko, Mike i Phil. Tak naprawdę myślę, że paradoksalnie wszystko potoczyło się trochę za szybko. Zabrakło trochę dystansu, cierpliwości. Natomiast trzeba tutaj napomnieć, że praca solo jest o wiele łatwiejsza niż praca w grupie. Niestety praca w grupie wymaga trochę mniejszej ilości wyrzeczeń, bo pracujemy tak naprawdę we 4, ale czasami trudno jest podzielić odpowiedzialność. Czasami też umiejętności nie są adekwatne do naszych działań, bo tak naprawdę nie da się skompletować całego błędu równo z umiejętnościami. Każdy z nas jest inny, każdy ma inną osobowość, każdy ma inny charakter i tak naprawdę czasami trzeba potrafić połączyć to, żeby zagrało fajnie, żeby to tworzyło fajną harmonię. Czasami się to udaje, czasami nie. Ja jestem w jakiś sposób zadowolony z tego, że pracuję solo. Zresztą zawsze, kiedy śpiewałem, kiedy występowałem na scenie, wolałem śpiewać solo, dlatego że wiedziałem, że ta odpowiedzialność ciąży tylko na mnie. Teraz właśnie nadszedł moment mojego debiutu. W czwartek już była premiera mojego singla w internecie. Jest dostępny na Deezerze, Spotify'u i iTunesie. Ludzie mogą go ściągać i słuchać do woli. Dzisiaj jest oficjalna premiera mojego teledysku. Teledysk do mojego utworu Nieprzytomnie jest utrzymany w takim lekko klimacie domówkowym, lekko imprezowym, ale także takiej nostalgii i takich rozmyśleń nad wieloma rzeczami. Tam jest wiele wątków, kiedy tak naprawdę widać to połączenie całego scenariusza, czyli tego, co dzieje się w teledysku z tekstem. Nic tam się nie dzieje bez przyczyny, wszystko jest w 100% obmyślane. Wszystko to, co dzieje się po kolei w scenach teledysku, jest adekwatne do tego, co tak naprawdę przesyła nam tekst, co nam pokazuje. I dla mnie ważne było to, by uchwycić te momenty. Kiedy śpiewam w jednej części o tym, że jestem nieszczęśliwy, gdzie jestem zawiedziony, chciałbym, żeby ludzie to widzieli. Żeby nie było tak, że tu w tekście pokazuję im jakiś ból, jakąś rozterkę, a nagle w teledysku tańczę sobie z jakimiś tancerzami na przykład, albo bawię się pijąc whisky. To byłoby kompletnie bez sensu, więc dążę takiej spójności i harmonii w tym, co robię. Ta sama muzyka, tak samo jak i teledysk, były ze sobą połączone i były jedną jednością, fajnym przekazem.